Przedstawcie się. Siema, jestem Aga. Maszyna. Wenka. Emilka. Reprezentujemy Robigers. No ja jestem oryginalnie z Mielca, ale w tej chwili mieszkam w Warszawie. Ja jestem z Częstochowy i mieszkam w Warszawie z Agnieszką i... I ze mną. Jestem oryginalnie z Gliwic, a teraz mieszkam w Warszawie od 5 lat. Wrocław, each day, every day. Ja pracuję, więc jakiś tam część tygodnia na pewno poświęcam 3 dni, czy tam 4 w tygodniu poświęcam całe na pracę. W wolnych dniach wstaję rano, jem śniadanie z Agą i Wenką, później idziemy na trening, trenujemy, jak nam się uda razem, jak nie, to osobno. No i później no rzeczy, siedzimy sobie wieczorem, oglądamy film. Normalne życie, takie jak twoje. Ja nie mieszkam z dziewczynami, mieszkam we Wrocławiu, jak już powiedziałam. I od paru miesięcy przygotowuję się do matury, więc mój rutynowy dzień wygląda tak, że idę do szkoły rano, po szkole mam korki. 2 razy, 3 razy w tygodniu trenuję z Gosią. No i potem dom, jestem w sumie na nogach od 6, do domu wracam koło 21. Wstaję rano, myję zęby, jem śniadanie, idę do szkoły albo na praktyki. Trening i kima w domu, no. Jeśli mam dzień pracujący, to jestem od 10.30 do 22.30 w pracy. Przychodzę, jestem zmęczona, idę spać. Czasem oglądam jakiś film i pogadam z dziewczynami. Następny dzień mam wolny, no to wstaję, jem śniadanie, idę na trening. Później wracam i robimy jakieś rzeczy. Albo gdzieś wychodzimy, albo zostajemy na chacie, albo znowu mamy jakiś wypad. Na weekendach, nie wiem, wyjeżdżamy często i coś robimy, jakieś dziwne rzeczy, albo i fajne. Ja robię zdjęcia, zaraziłam się tutaj od Wenki, że tak powiem. Robię zdjęcia do pewnego magazynu, trendy, powiem. Pozdrawiam. W sumie jest to trochę związane z hip-hopem, dlatego, bo robię relacje z imprez, fotorelacje, ale generalnie to zdjęcia, oprócz tego interesuję się na przykład biologią. Ja na przykład nie mam diety, ale nie jem mięsa i staram się to, jem ryby. Nie jem nic, co biega, tylko ryby, owoce morza i jem tylko to, co pływa, tak? To nie jest wegetarianizm, tylko nie jem wołowiny, wieprzowiny, drobiu, takich rzeczy. No i staram się to uzupełniać rybami i na przykład tam sobie dozuję jakieś żelazo w tabletkach musujących czy coś takiego, żeby uzupełnić, bo tam słabsze jest jakość krwi i tak dalej, ale nie przestrzegam takiej diety, żeby dbać o to i patrzeć, jak się odżywiam. Tam ja studiowałam przez pół roku dietetykę ogólnie. I to, co tam się nauczyłam, to staram się tego jakby używać. To, co uznam za ciekawe i takie warte zapamiętania. Tam warzywa, owoce, 6 posiłków dziennie, dużo wody, te sprawy. Jak już się rozgrzejemy i nie wiem, ja potrzebuję dużo czasu na przykład na rozgrzewkę, więc to nie ma takiej granicy, to przechodzi płynnie po prostu, że w pewnym momencie jest już tak, że się rozkręcasz i to proku ci mało, schodzisz na dół i zaczynasz robić rzeczy. I ja tego nie układam i nie mam tego ułożonego, bo zależy. Czasami jestem styrana, bo trenowałam 3 razy pod rząd i stać mnie tylko na footwork i na robienie jakichś rzeczy. Czasami mam tyle siły, że robię na ilość, żeby wyrobić sobie, nie wiem, szybkość, technikę czy kondycję. A czasami po prostu mam taki dzień, że jestem na maksa kreatywna, że dużo rzeczy mi wychodzi i wtedy kładę się na plecach, wstaję, stoję na głowie, schodzę, latam i inne rzeczy. Przed eventami próbujemy coś zrobić, a jeśli chodzi o układanie rutyn, to jest po prostu tak, że jedno pociąga drugie. Stoimy sobie i myślimy, co możemy zrobić pierwsze. Ktoś robi pierwszy krok i teraz co będzie fajnie wyglądało dalej. Jeśli każda z nas ma inny pomysł, to możemy to połączyć albo wybrać najlepszy z nich. I układamy krok po kroku jakieś tam kolejne, ale nie mamy na tyle dużo rutyn, żeby powiedzieć jakiś taki schemat, jak to robimy i tak dalej, no nie? No ogólnie jest tak, że prowadzę zajęcia 3 rok. Teraz mam grupę taką między 9 a 11 rokiem życia mniej więcej. Tak na przestrzeni tych 3 lat to i tak jest mało, ale nauczyłam się, jak podchodzić do młodszych osób, jak do starszych, że dzieciaki to filozofia nie za bardzo im wchodzi, im trzeba pokazać bardziej zajawkę, coś, co ich rozkręci, co ich nakręci na to, żeby próbowali, ryzykowali, robili jakieś rzeczy. Starszym można więcej tłumaczyć o historii, o krokach, że dobrze jest dzielić na grupy wiekowe,
Nie jestem na przykład za tym, żeby dzielić szkółki na dziewczyny i kolesi, dlatego że dziewczyny później spinają się tańczyć przy chłopakach, a mają takie same możliwości. I też często jest tak, że dziewczyny często na początku są lepsze, bo są bardziej taneczne, lepiej robią top rock, lepiej robią footwork, lepiej freestylują, a kolesie są bardziej siłowi i później załapują taneczność, a szybciej załapują takie siłowe rzeczy. Podoba mi się przebywanie właśnie też z młodszymi ludźmi i nabieranie tak jakby inspiracji od nich, bo przez to, że jak trenuję z młodszymi ludźmi, którzy może nie zawsze do końca wszystko wiedzą i jeszcze nie potrafią takich rzeczy, które my robimy, to oni wymyślają inne rzeczy i też potrafią dać nam inspirację. Też w czasie nauki uczę dużo foundation, wiem, że podstawy są ważne i taneczność, ale włączam między to wszystko bardzo dużo ćwiczeń, które mogą rozwijać ich kreatywność i taką osobowość w tańcu, to żeby oni nie robili schematów, które ja im pokazuję, tylko żeby próbowali sami poczuć to, co mają robić. Dlatego, że wiem, że są mali i oni ich na to dużo stać, bo nie wstydzą się, nie boją się robić takich rzeczy, nie boją się ryzykować, nie boją się wygłupiać i mogą dużo więcej zdziałać dzięki temu właśnie. Im więcej mówimy o kontuzjach, że boli mnie kolano albo bolą mnie plecy, tym bardziej zwracamy na to uwagę i na przykład przychodzę na salę i myślę sobie, ja nie mogę dzisiaj nic robić na kolanach, bo mnie tak boli kolano. Lepiej to olać i założyć sobie porządny ochraniacz i tańczyć niż ubolewać nad sobą, bo to też zależy od twojej psychiki. Jak się nastawisz, tak to wszystko będzie wyglądać. To jest wliczone w to, co robimy, że siniaki są, będą otarcia i inne rzeczy i jak my myślamy nowe rzeczy, to wiadomo, że nie wszystko od razu przychodzi gładko, więc radzimy sobie. To był cichy, taki kameralny jamik na Powiślu w jakimś małej kawiarence, nic wielkiego, po prostu o godzinie zero zrobiło się koło i cisnęliśmy się wszyscy na toproki. Było zrobione koło, powiedzmy, z samych Bigger, później z B-Boy. Była Emila razem z nami, byłyśmy my wszystkie i to był taki jam, który mogę zaliczyć do udanych ostatnio, że na maksa dobrze mi się tańczyło. To oprócz tego, że tańczę, to jest głównie to, czym się zajmuję, to piszę czasami teksty. Nagrywamy w Babi Goszczy pod Szczecinem z Mefem i z Czuczem z Funky Masons. Jakieś kawałeczki, na razie do kradzionych bitów, bo nie mamy nikogo, kto by nam zrobił, dlatego potrzebujemy. Jeśli ktoś ma bity do dania, to my bardzo chętnie przygarniemy i sobie coś nagramy do nich. No i czasami mi się zdarza namalować jakiegoś wrzuta, jak sobie siedzę czasami w pokoju, a nie tańczę albo jadę w pociągu, to rysuję sobie, właśnie piszę teksty. Gdzieś tam zrobiłam w Polsce kilka prac. Nic jeszcze takiego istotnego, ale mam zajawkę, żeby to robić i chcę to robić. W ogóle, jeśli chodzi o ubrania, to najczęściej jak ktoś ze mną rozmawia, to się ludzie z zewnątrz mnie pytają, czy ja przez to, że tak wyglądam, w sensie, że noszę luźne ubrania, że trenuję i w ogóle, czy ja się dalej czuję dziewczęca, albo kobieca, albo w ogóle takie rzeczy. Więc apeluję, że tak, że to nie rzutuje, no nie, że my na co dzień, a jak ja idę do pracy, to tak samo idę w superstarach. Noszę codziennie deala, all day, every day. Wyglądam tak na co dzień, że to nie jest przypadek, że my się przebieramy na imprezy i w ogóle, tylko tak po prostu to wygląda, no nie? Ostatnio słuchałam mixtape Przeplacha. Zajebisty, niezły. Jak byłam w Mielcu Zagą, to po prostu chillowałyśmy non-stop przed treningiem, po treningu, na treningu z tym mixtape'em. Jest naprawdę niezły, fajne rzeczy są tam.